Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w naszej serii z Foundation. Wioska się rozwija, wszystkim się podoba, dlatego wszyscy oceniają i komentują ten film, prawda? I cóż mogę powiedzieć, tu jakieś mamy istotne osiągnięcia, poziom osiągnięty, straty taty. Sprawdzę twoje osady, odblokował nowy zestaw elementów. A właśnie, odblokowaliśmy nowe, że gospoda, miejsce do odpoczynku dla gości, za piątaka. Skarbiec, powiem swój skarbiec, ale to no dobra, gospoda to możemy odblokować, refektarz, miejsce, gdzie mnisi i zakonnice mogą spożywać żywność. No w sumie moglibyśmy im coś takiego odblokować, bo dlaczegoż by nie, prawda? Dobra, więc co tu się dzieje? Awanse w klasztorze, twój klasztor kwitnie, niektórzy ze szczególnie oddanych nowicjuszy uważają, że zasługują na awans. Uznanie pozwoli im na podjęcie ważniejszych ról, takich jak pszczelarz, kucharz czy opiekun refektarza. Awansujmy mnicha. Dobra, możemy sobie to zrobić jako zadanko. Awansuj zakonnik do kolejny status. Okej, tu jakiś byczuś siedzi. Co się byczuś tutaj... Co się siedzisz? Awansujemy cię. A, krużganek. Musi spędzić czas w kontemplacyjnej samotni klasztoru. To jeszcze krużganków im się zachciało. A jak tam z tym chlebem? No jeszcze dużo czasu. Zastosowano się do porady. Dokładnie. Tak byli. Wszyscy widzieli. A idę ten handel. Cały czas rozwijamy jak najbardziej. Tam idzie, widzę, ktoś idzie. Wysłannik się zbliża. Patatajuje. Można tak powiedzieć. Dobra. Więc coś mi ogólnie ciekawego mówiliście, ja już zapomniałem, bo jestem gruba bulwa. Tak szczerze to może sobie przypomnę w trakcie, ale coś bardzo istotnego ktoś mi powiedział. Przypomniałem sobie, co to miało być. Żeby stawiać fajne rzeczy przy miejscach pracy, to będą lepiej pracować. Niby podobnież to tak działa. Więc możemy im... taką ławeczkę dać, jak się zmęczą, prawda? To jest jakaś studnia, jest to ławeczka przy studni, jak się zmęczą, to cyk, budujemy, jest ławeczka, wysłannik prosi o audiencję, porad odwiedzający gospody, kasztelan biskupi słyszał, że chcesz wybudować gospodę, taka konstrukcja przyciągnie do twoich włości różnego rodzaju gości, którzy mogą ofiarować środki, jeśli będą zadowoleni z przyjęcia. Chętnie zostanie twoim pierwszym gościem, jeśli tego właśnie chcesz. Zbudujmy gospodę i przyjmijmy kasztelana. Rozumiem, że... Gdzie on pojechał? Hej, kasztelan, ale ty miałeś tu zostać. Gdzie on jedzie? Kasztelan? Maj kasztelan. Gdzie pan jedzie? Maj kasztelan, ale pan miał zostać. Chyba mu się nie spodobało to, co ja zbuduję już. On wie, że nic ciekawego nie zbuduje tak naprawdę. No ale dobra. No i ogólnie, że stawiać tam mieszkania też przy tym, gdzie niby oni pracują, żeby nie było tak, że mamy daleko, więc no wiadomo, tu jakieś domy. Ostatecznie tu jakieś domy możemy pobudować. A kto mi kurczę zabroni? No raczej nikt. Więc tutaj też zrobimy. O, widzicie, już od razu chcą tutaj zamieszkać. No i bardzo dobrze. Dostaną też studnie. Jakąś ładną jedną pyk budujemy. Później się pomyśli. No dobra, czyli gospodę, ale paje kasztelan. No i gdzie on uciekł, kurde. Budynki. Barman. Bo uznaliśmy, że kamienia mamy tyle, że jednego górnika możemy mieć mniej. Tu jakiegoś tragarza sobie przygarniemy. Tutaj handlarz może być. Postawiłem jest tragan z luksusami. Przypisz zasób. A zioła, no to na ten moment zioła mogę tam, luksusowa rzecz, kurde, zioła. Kowal. Kowalu czy ci nie żal? To plebejusza musi mieć, no dobra. Bierzemy... Nie. Halo? A. Tam jest bezrobotny? Jesteś tragarz, to gdzie bezrobotny? Halo, dobra, to tak poszukamy. Kto jest bezrobotny? Tu jaki? Cyk. Nie jest bezrobotny, w sensie jeszcze jest bezrobotny, a to kobieta jeszcze, no to kobieta zostanie kowalem swego losu. Cyk, piknie się to prezentuje, sztabki jak tam?
Na razie huta żelaza coś słabo działa, bym powiedział. A rudy żelaza gdzie, kurde? No dobra, teraz zaczynają robić sztabki. Pytanie dnia. Ile ja mam ród? To jest mało tych ród. Wy to tak się opierdzielacie, czy o co chodzi? No, mówicie, czyli co, jak pobuduję tutaj rzeczy fajne, miłe i przyjemne w życiu naszym, pięknym, to nagle mi się będzie lepiej pracowało się? Skromna fontanna. No ja tam mogę im tu fontannę trzasnąć. A kto mi, kurde, zabroni? Może tu. Buduj. Ale to muszą zbudować. No dobra, a jakieś inne takie pierdu? Jakiś przycięty żywopłot? Nie. Musimy mieć ładny. Miejski kościół edytowano? No, tak. Nie pamiętam, co ja tam zrobiłem. A, bo ja tu wcisnę taki mały kościółek, czy coś takiego, nie? No, dobra. Kurczę, tutaj z tym chlebem. Może jednak. A, i ty, przyjacielu, weź tam. Sprawdź ostatnie złoża minerałów. Ale może jednak chleb na razie, brak handlu. Zatrzymamy chleb, żeby było go więcej. Nowy osadnik, aż jeden. Gościnność, to ja wiem, jak się jest gościnnym człowiekiem. Nie, nikt nie powie, że ja nie jestem gościnny. Każdego tutaj witam serdecznie na tym filmie. Bardzo gościnny jestem. I tak. Bo tutaj kwadratowy przycięt. A, drogi jest ten kwadratowy, kurde. No ale... No bo tak wiecie, to trzeba było tak pobudować... Tam głowę sobie uciąć, czy cokolwiek, że kiedyś te drzewopłoty dało się jak mur robić. No bo to co to jest? No to tak... No, aż tak źle to nie wygląda, ale no to mi zajmie 100 lat zrobienia tego jak należy. No ale niech będzie. Pilnujmy tego chleba. Tam lecą te sekretne podatki. A, i mieliśmy tę gospodę wybudować nieszczęsną. Czy to ona to edytuje klasztor? Gospoda. Dobra, pokaż ta mi. Jak powinna wyglądać gospoda? Wiejska chata drewniana. No tutaj może być gospoda. A czemu nie? Kto zabroni? Ale to... O, coś takiego bardziej. Nie, no takie brzydkie, wielkie. Ojej, czemu to takie wielkie? Mogę to zmniejszyć, no też nie da się... A tak... No to nie pasuje, to za małe jest, kurde. Dobra, nie wiem, czy tam jacyś goście mają być, ale niech będą. My sobie tutaj wciśniemy jako tako. Cyk. No ale to jako kościelna gospoda to będzie krzyż. Skromna ławeczka. Może być tutaj. Znaczy nikomu to nie będzie przeszkadzało. Ale coś takiego zbudujemy. To nie będzie wielka gospoda, ale ona będzie. To się liczy, prawda? Kurde, ile chleba mi ukradli. No właśnie, jak tam z tym młynem? Powstał drugi młyn. Co wy tego młyna coś nie chcecie zbudować? No trzeba będzie ten, bo ja cały czas tych cechy budowniczych ciskam tylko w jednym miejscu. Może wypadałoby zrobić nowy cech budowniczych. Cech budowniczych to ostatecznie w czym jest? Tu. No to ja wiem. Jeden cech budowniczych jeszcze powinien być tu, no bo ostatecznie tutaj też będziemy się gdzieś jakoś rozwijać kiedyś, coś. Prawda? I jeszcze cech budowniczych, no w przyszłościowo. Może nie tu, ale tu by się przydał na przykład. Dobra. No i teraz wiadomo, brakuje tylko ludzi. To może zwiększymy sobie prędkość, cyk. Leci. Podateczki. Niedługo będziemy chyba zwiększać, zobaczymy. Bo na razie to z hajsem tak 3 na 10, a my tutaj... A, tutaj mam puste miejsce. Bonus do ceny handlowej z wioski przynależnej do duchowieństwa. Dawaj mi to. Bierę. Kurde, bierę. No ale no, 81. No bo oni tutaj kradną ten chleb, nie? Na magazyn. Dobra, na chwilę wam wywalę ten chleb. Zobaczymy, co się wydarzy wtedy.
Tam już idą kolejni ludzie. To trzeba będzie porobić po prostu dużo dekoracji, jeśli mamy się sugerować tym, co jeden miły człowiek napisał. Boże, to drogie widziałem. Teraz dopiero tak po chwili się skumałem. To są drogie rzeczy, no. Studnia wybudowana, to miło, że budujecie takie rzeczy. Mieszkania niewystarczające. Nie zmusicie. Tu możecie się budować, kurde. Co tu się? Halo? Co ty robisz? Tu się możecie budować, tak? Wyciąć proszę te drzewa i się budować. Co tu się dzieje? I tu możecie się budować, a że nisko, że nie fajnie. Co to mnie interesuje? Macie się budować i koniec tematu. Zaczynam się bać. Dlaczego mi to nagle... Proszę mi tutaj nie... Dobra, przypisałem sobie jeszcze jednego pięknego pana. O, młyn wybudowano i to jest super sprawa, Bulwo. Już no właśnie, nie mam ludzi, ale zaraz będę miał. A, dobra, poszedł chleb. Więcej, poprawa stosunków handlowych, super. Plus 75 na towar. I to jest super sprawa, Bulwo. Teraz musimy jeszcze powiedzieć im, że mają mi... Czy tylko ja to słyszę? Czy ja mam się bać? O co chodzi? Zaczynam się bać. Ty konkretnie. No, jak wpływy nam wzrosną, to tu coś sobie poodblokowujemy, jemy jeszcze. Tu narobili im dużo fajnych rzeczy. A na razie, no to za drogie rzeczy to są, żebyśmy to odblokowywali. Cech rzeźbiarzy, ewentualnie za stówkę, albo edykt staradnego planowania. A że narzędzie nam oddaje. Dobra, odblokujmy ten cech rzeźbiarzy, niech będzie. A to nie był budynek, ten cech rzeźbiarzy? Cech rzeźbiarzy wytwarza rzeźba. No, ale to... Nie pokazuje mi tego nigdzie? Czy jestem ślepa, Bulwo? Później będziemy musieli. Gospoda została zbudowana, o. A przyjdzie pan tutaj, gość? Czy nie za bardzo? To jest wszystko klasztor, a coś się dowiemy o samej gospodzie? Racha niezbyt. Nie chcę zmieniać funkcji. Mogę tu jeszcze przydzielić jakiegoś mnicha? Nie. Dobra. To jakie budynki jeszcze by chciały mieć? Cech budowniczych. A, niech będzie jeszcze jeden budowniczy. Akurat przydałby się. Co tam wam się nie podoba? Żywność wam się nie podoba. No ja się kurde nie dziwię. Może my sobie śpichlerz postawimy bliżej, bo my mamy gdzie śpichlerz. Tu mamy śpichlerz, ale ostatecznie na tym śpichlerzu za wiele nie ma. Chleba też już za wiele nie ma. Czekajcie, gdzie miałem jeszcze śpichlerze? Tu miałem śpichlerz. A tam jest pełno zboża. Trzeba przerabiać. No dobra, niby hajsy są. Przyjmowanie gości nieudane? O kurde. A czemu? Ugość kasztelana biskupa utrzymując 60% jego zadowolenia. Co? Żywność, usługi, noclegi w gościńcu, woda. No na wodę to na pewno dostanie. Co? Zadowolenie ma 100%. Hrabanus, kurde jakiś. Skromna fontanna wybudowano. Właśnie jak tutaj strefa mieszkalna. Tu jest niski. Ale jak ja się dowiem, że im się tu będzie lepiej pracowało? Oni mają, kurczę, żywność. Czyli co? Tutaj, a, bo oni tu mieszkają, to ja muszę im tutaj rynki chyba narobić, nie? Jakoś tak by to byli. No, uznajmy, że tu mogą być rynki. Rynek. Poprosimy stoisko z jedzeniem. Tutaj jakieś będzie sobie stało. No, ostatecznie nie jedno. Tylko dwa stoiska z jedzeniem. Można trzy. Cyk. I stragan z artykułami. To możemy je tu ustawić. Dobra, zaraz tam ogarniemy.
Luksusy na razie możemy olać. Tu będą namioty niebieskie. Tu będą czerwone namioty. O, pięknie, pięknie. Ktoś bardzo chce, tu jakieś beczułki mogą się pojawić. Drewniana szopa, to już niekoniecznie. Prędzej z takich cudacznych rzeczy. To co, znowu naścienna fontanna, która... Zbyt daleko? Tu nie pasuje. No to już jest zbyt daleko. No to nie będzie naściennej. Skromny akwen musi być połączony. A, no to nie, to syf. To taka skromna fontanna tu sobie stanie na środku? Że tak głupio to wygląda, że... A, no to tu postawimy, do samej idei postawienia. Dobra, budujcie mi to. To jak najszybciej. Cztery osoby zapraszam do wiochy. Odwiedzający się zbliża. Czy ja mam się bać jakkolwiek tego, że się odwiedzający zbliża? Tu chcemy budowniczych. Dobra, na razie tyle. Ale ogólnie jest miło, no, więcej przerabiać tych gładkich kamieni i desek. Czyli co ja tutaj byście chcieli, żebym ja naspamował, no? To jest skromny słupek, kurde. O, ławka tutaj dużo. A, bo to jest ławka w opactwie, ale nie musi być w opactwie. Ale mały zasięg, to by się, bo raczej te fontanny się przydają głównie przez to, że one mają ogromny zasięg. Na przykład tu mogę trzasnąć taką fontannę. Zbudować ją za cały hajs praktycznie. Brak dostępu do żywności. To mi się nie podoba. Czekaj. Jeszcze na zbyczku. A ty tu mieszkasz, tak? No to... Ja wiem. Tu masz rynek. A, bo tutaj nie ma mięsa. Nie wiem, zobacz, to jest kwestia... No bo ja mam przecież to mięso. Mięsa mamy pełno. Czy to jest kwestia tragarzy ze śpichlerza? Kwestia... No nie, bo to mięso siedzi w magazynie, w rzeźni. Dlaczego nikt mi tego ładnie, szybko nie zabiera? No ja mam tutaj czterech tragarzy. Prawda? Prawda. 75% zadowolenie. Czy ty byś, byczku, chciał? Żeby oni tak... No nie, no może rzeczywiście po prostu, jak im tu upiększymy wszystko, to będzie im się lepiej żyło. Będą chętniej się tutaj ruszać. Widzę, że jesteśmy na minusie, no ale to tam... Wyjdziemy na plus w końcu. Takie coś... Wiele to może nie daje, ale tu można wcisnąć zawsze. Koniecznie te... O, skromna fontanna wybudowano. No i co ja się dowiem ostatecznie? Nic się nie dowiem za bardzo. Komfort, woda... No, poziom piąty pracownika. Gruby bulwy to są takie, że hej... a właśnie, przyjmowanie gości. Ugość kasztelana biskupa utrzymując 60% zadowolenia. W sensie, on przez 4 dni będzie tu siedział, tak? Panie kasztelanie, pan sobie posiedzi, popatrzy, jak tutaj pracują dzielnie mnisi. Wróci pan sobie tam, prześpi się. Chyba jest okej, okay, nie? Na 100% ma. Tu sobie teraz usiądzie. No i... No, tylko u nas takie wygodne ławeczki. Wróci się tam. Wysłannik się zbliża. Okej. Okay. No i co? I chłop tak sobie od ławeczki do ławeczki. Trochę tam posiedzi, chociaż tu wszystko spada. Ale on musi też na rynku, bo tu rynku nie mamy w pobliżu. To tu muszę mu rynek jeszcze wcisnąć? Czy o co chodzi? Nie, on sobie idzie. Dobra. Studnia to gdzieś tu blisko była. Tam jest studnia. To daleko dla ciebie? Gościmy ludzi z Mydl. Wędrowni mnisi ponownie szukają schronienia. Dzielili drogę z grupą znanych rzemieślników z Mydl, o których mówi się, że mają wpływ na panowanie nad wioską. Ugoszczenie takich osób może otworzyć nowe możliwości z Mydl. Ofery gościnne ludziom z Mydl na okres 1 miesiąca. Nowa trasa handlowa. Hmm.
No dobra, ale spróbować mogę, nie? Tylko co ja mam z tym czopkiem zrobić ostatecznie, bo mu wszystko spada. Czy on musi mieć przy tej gospodzie rynek i studnie? Czekajcie, dobra, tutaj nowi ludzie, zapraszam was. Ale już tylko dwa dni zostało. Ale ma 100%, to może... Ojej, jak ty siedzisz? Jaki chłop? Jaki chłop magiczny, jak ty niby to robisz? Też bym tak chciał. No cóż. Jedni potrafią, inni nie potrafią. Ja pozwolę sobie posiedzieć... A, dobra, nocleg mu wzrósł. Tu co? Celebrating the laborers. Okej, co byście chcieli? Zwiększ szczęście swojej wioski. No to mam 75. I poczekaj na zakończenie jakiegoś festynu, czegoś takiego. Możemy spróbować. Chyba jest git, nie? Mam nadzieję. O nie, 74 jest. Dobra, dobra, wiecie co? Ja zaraz wam zmniejszę pod... Gdzie on idzie teraz? Napić się wody? Tak, teraz piję sobie wodę. No. I wędrowni mnisi i współtowarzysze zbliżają się do twojej osady. Ale ile ich tu idzie? Kurde, co? O, pierdziule. Gdzie to chce mieszkać? Tu już 0 dni. No dobra, to ja widzę, że trzeba się przygotować w takim wypadku. Tu musimy podnieść. No, chcąc, nie chcąc, muszę chyba zmniejszyć podatki. Nie, tu się podatki zmniejszały, tu. No. O nie, nie. No to plebejuszom się zabierze podatki. Powinno być git, nie? Dobra, chłopku, a ty jeszcze coś tu chcesz od nas, czy już możemy cię olać? Chyba zaliczyło, tak? Dobra, zastosowano się do porady. 25 hajsu, fajnie, dziękuję. Ale teraz cała banda frajerów tu przyszła. I 90% muszą mieć zadowolenia. O kurde. To może więcej rynków? Tu trzeba, tutaj by się przydał jeszcze może rynek. No też wiadomo, im więcej rynków, tym gorszy przepływ surowców między tymi rynkami może nastąpić. Obstawiam. Ale no ja już na to nie poradzę. Tak bym powiedział. O, a tu damy czerwone standardowo. Tu damy jaki niebieski. Tu damy jaką piękną fontannę. O. O kurde, ale to drogie. No i widzicie, i się zmniejsza podatki, ale jest 75%, więc jest git, tak? Tak. Tu jest git. Dobra, buduj to. Cyk. Mam nadzieję. Brak dostępu do usług. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. To jest podróżujący mnich. Zabrakło mu żywności, zabrakło mu usług, zabrakło noclegu. A! Jego nie te, nie przyjęliśmy, bo tam za mało miejsca mamy pewnie, co? O kurde, gdzie to będzie napisane? Jak ja mogę sprawdzić, jaką jest pojemność? Ja mogę... tutaj wam rozwinąć te gospody, nie? To jest to samo, to jest to samo. To możemy to rozwinąć. Ale to się będzie liczyło jako osobny budynek? Ja nie chcę, żeby to się liczyło jako osobny budynek. Ja bym chciał to zedytować, co już jest zrobione. Czekajcie. Nie, to mnie nie interesuje. To mnie interesuje. Gospoda. Ja bym chciał ją edytować. Can I? Chciałbym tutaj dodać. O, dobra. Ale nic tu mi nie mówi, że gdzieś zwiększa ilość ludzi. A tutaj wielkość pokoju plus 2. Kurcie. Kurcie. No tak to brzydko. Musi tak być. Czyli plus 1 to 3 osoby się zmieszczą dodatkowe. Dobra. No tak to wykombinujemy na ten moment. Proszę mi tutaj nie za auto zapisywać. Brak dostępu do noclegi w gościńcu. No ja zdaję sobie sprawę, że tu trochę taki plot by się wydarzył.
Ale my ten plot twist rozwiniemy za nas. To jest żaden problem. Handlarze. Tu jeszcze gdzieś ten budowniczy. Tu jeszcze handlarz. A właśnie, bo ja tutaj te rynki porobiłem. Ale jeszcze nie są gotowe, widzę. No ale możemy tu już poprzypisywać. To co? Chcemy jagody, chcemy rybki, chcemy chlebek, chcemy ubrania i chcemy przedmioty codziennego użytku. Chcemy, to dostaniemy. Tylko no ja muszę się zagłowić. No bo niby jedzenie jest, ale coś słabo to na te rynki noszą. I nie za bardzo wiem, od czego to zależy. No bo to tak jak mówiłem wcześniej, nie? No 15 mięsa siedzi nam w rzeźni na przykład. Tu w ogóle jest pusto, tym śpichlerzu. Nowy osadnik, dobra, chętnie przygarnę dwóch osadników po to, żeby zrobić z nich lepszych ludzi, którzy nie płacą podatków. Ty zostaniesz i ty zostaniesz plebejuszem. Cyk, myk. I teraz w sumie do roboty. Tam jaki barman. Rozumiem, wszystko już działa jak należy. I druga osoba ostatecznie może zostać kowalem. Właśnie jak my tam z narzędziami stoimy. Nie, tutaj się rzeczy dobrego tam codziennego użytku robi. No te sztabki coś słabo nam idą. Mówię, coś z rudy żelaza idą słabiutko. Też jest pytanie dnia. Czy ja tu czasem... Nie mogę. Właśnie, tu mogę drugą kopalnię jeszcze wcisnąć żelaza, więc może to jest rozwiązanie problemu, aczkolwiek no i tak słabiutko jest, bym powiedział, z tym żelazem. Słabiusieńko. No pani jest niezadowolona i to bardzo. Podatki, zabrakło jej żywności ostatnio, ale ja mam tę żywność, mam tę moc. Tutaj w ogóle siedzą dziki. A, bo ja tutaj nie zrobiłem, że mięso ma siedzieć. No to mięso też tu chcemy. Jagody, no trzy osoby tu niby pracują. Nie wiem, co one robią z tymi jagodami. Popularność nam zaczęła spadać. Ale to ostatecznie po prostu, jak będzie się to kończyło, musimy mieć te 75. I tyle. Więc teraz nie musi jeszcze być. Brak dostępu do żywności. No nie podoba mi się to. Zupełnie mi się to nie podoba, co tu się dzieje. No głoduje, czyli będzie jednak potężna klęska tutaj, prawda? Wszyscy umrą z głodu i na tym się kończy skończy nasza zabawa w tej grze, coś czuję. Niestety tego nie za bardzo rozumiem, no bo my mamy jedzenie, ale dość słabo donoszą to jedzenie. Może ja będę jednak bardziej... O nie, premię do... Niektórzy z gości są niezadowoleni. I to wpływa na niezadowolenie moich mieszkańców. Ale kupa. O mój Boże, tak to nie miało być. Podatki, dobra. Oszukuję wszystkich i wywalam podatki. I może jeśli chodzi o szlaki handlowe, to na razie przestanę, może zwiększę, nie? 30 to mało, to może tak powyżej stówki tak mocno całego jedzenia będziemy sprzedawać. No tu już przesadziłem, ale zejdźmy do tego 130, tutaj zwiększmy. Ciup, ciup, ciup. No ja widzę, że jest brak dostępu. Sprzedaj wszystko powyżej 130. Tutaj może powyżej 35, a drewna i tak nikt nie kupi. Przedmiotów mam już dużo. Sprzedaj wszystko powyżej... Niech będzie 40. Mówicie, że dzików się nie opyla sprzedawać. To nie będziemy. To tu dam 0. A mit też zwiększymy dość srogo. Najwyżej umrzemy. Rozpadnie się nasza wiocha. Więcej osadników. Chętnie przygarniemy. Nie no, piwa to też może już zwiększmy. I zioła. Żeby było te 30.
prosi audiencję. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Przygarnę wszystkich bardzo chętnie do mojej pięknej wioseczki. No i tu jest problem. Tu jest przeogromny problem, który nie wiem, czy jesteśmy w stanie rozwiązać. Zostało 7 dni, a tu nam tak dropnęło. Brak dostępu do żywności. Wszyscy teraz krzyczą, brak dostępu do żywności. Co się dzieje? Halo, no. Zacznijcie znosić mi żywność. Co się opierdzielają? No weźcie to, wybudujcie. Poirytowanie. Aj, dupa, to już spadło. To już nie zrobione, ale kupsko się zrobiło wielkie w tym momencie. No wam tu już porobiłem. No tutaj jakieś pojedyncze rzeczy są znoszone. Nie podobuje mi się to. Ani trochę. No tutaj leży mięsko, leżą dziki. Bo mi się przydało jakieś... Nie wiem, czy tutaj czegoś nie ma odnośnie tego, żeby jakoś lepiej może ludzie się poruszali. O, wpływ podatków mniej wpływa na zadowolenie, czy też niezadowolenie. Ciężko stwierdzić, co my tu możemy zrobić. No by się przydało, żeby im się lepiej pracowało, tak na dobrą sprawę. No to my już nic nie zrobimy. Już wszystko mamy. My tutaj nic nie wciśniemy więcej. A chłop jeszcze tam jest zajęty głupotami. A nie, nie jest. Zrewiduj edykty. Żebym jeszcze pamiętał. Bo nie mogę chyba sobie sprawdzić, nie? Jakie ja mam inne edykty, to się... Znaczy, no muszę tutaj sprawdzać. Wynagrodzenie w ramach umowy. Mamy materiały wysokiej jakości. Edykt handlu hurtowego. No to tak czy siak to bym raczej zostawił. No koszt utrzymania, związek kupców, lojalni obywatele. To tam jest nieistotne. Robotnicy, koszt utrzymania budynku. To mamy. Więcej podatków. Nie, to na razie bym nic nie zmieniał, tak na dobrą sprawę. A zmniejszmy jeszcze bardziej zadowolenie i weźmy sobie hajs, tak naprawdę. Zdobądź wpływy. Może kościelne wpływy poprosimy. Niech chłop się czymś zajmie. No to nam powoli, powoli rośnie do góry, ale no to w takim wypadku... Zaczyna tu się robić... No i poirytowanie gości to wpływa naprawdę na niezadowolenie wszystkich mieszkańców. No to tutaj już tego nie uratujemy. A czego im tam brakuje do szczęścia? No jednej potrzeby, to wy jesteście. Ale to niezadowolone w 100%. A wybudowaliście już, to wszyscy się tam mieszczą. Dobra, mamy więcej mężczyzn. A właśnie, który byczek... Nie, już tam jakiegoś wymieniliśmy, nie? Właśnie na lepszego. Za manuskrypty. No ale tutaj... No, tu jeszcze jakichś dwóch handlarzy wrzucimy. No to możecie mieć mięso, możecie mieć chleb. I możecie mieć przedmioty codziennego użytku też w tym miejscu. Tak trochę zaczynamy mieć... Znaczy, no ostatecznie ludzi przybywa, nie? Średnie jest imigracja. Biskup, namiestnik zbliża się do twojej wioski. Poirytowani goście. No przyjdzie, powie, ale ty jesteś beznadziejny i zamknie nam wiochę. I tak to się skończy. No tyle jest tego jedzenia. W magazynach to siedzi. Na straganach w ogóle nie ma. Nowy osadnik. No chodź. Ale co ja mam z tobą zrobić, nie? A właśnie... Jak tam to drugie żelazo? No i tu dupa. I minus 25% do zadowolenia. Jak ludzie już tutaj nie chcą siedzieć. Taki, ale jesteś beznadziejny. Dobra, więcej górników. Aż jednego dorzuciliśmy. Co ty chcesz powiedzieć? Kupno chleba, ziół i jagód. Biskup dostrzegł, że może sprawiedliwie wykarmić swoich poddanych. No nie wydaje mi się. Teraz chcę, abyś zapewnił utrzymanie duchowieństwu, tak jak kiedyś oni zapewnili je tobie. W zamian za zioła, jagody i chleb, jego namiestnik obiecuje ci bogactwo i wpływy. Pomożemy naszym braciom i siostrom. Zgromadź. No to
Praktycznie mam wszystko poza jagodami i ziołami. Znaczy, no, bardziej poza ziołami, bo tam jagody to nie problem. No dobra, spróbujmy. Może się uda. Mam dużo czasu na to. Ostatecznie. No to się nie uda. Nie wierzę w to. Zostało 10 dni. A oni tu ciągle narzekają na wszystko. Pani! Co się pani opierdziela z łopatką jeszcze? Kurde, do roboty byś się wzięła. Pracuje! To ona pracuje, tak? Kurde, widzieliście kiedyś, żeby ktoś tak pracował? Smętny festyn. Oj tam, no. No nie wyszło może tak jak trzeba. Dobra, co, gdzie wy byście chcieli jeszcze te mieszkania zapiziały? Tu wam porobiłem miejsce, to się nie podoba. Tutaj, o, tu jest wysoki. No to po drugiej stronie jeszcze wam porobimy. Co wy na to? Pyk. Przy tych kamieniach, bo nam nie są potrzebne. Tu się ładnie świeci. Możecie sobie tutaj mieszkać. No ogólnie też się świeci, więc co wy macie za problemy? Co wam się nie podoba? Co, mieszkajcie tam. Wy się opierdzielacie tutaj i się nic wam nie podoba. To co? Ja będę stawiał po prostu te fontanny, bo one jakoś tak działają pozytywnie. Mi się wydaje. W taki sposób. No do 200 ludzi się dopchamy. To jest pewne. Dobra, może jest nadzieja. 94% nagle skoczyło. Tu ma ktoś 83. Ty, co ci się nie podoba? Żywność. No błagam, dajcie mu żryć. No, on idzie na ten rynek. Już nie wiem, czy lepszą taktyką jest jeden rynek, ale to w końcu będzie za daleko dla niej. Dobra, jest 100%. Tu mamy 100%. Dobra, jest nadzieja, że to się jednak uda po strasznych festynach. Ale czekajcie, bo my w takim razie możemy podatki zwiększyć z powrotem. Tylko, że ja może nie teraz. Może nie teraz. Tu się wiele... Brak dostępu do żywności. Tu chłop jakiś tam już niezadowolony jest. Gdziekolwiek on tam stoi. No bo ostatecznie no, to jest problem, no bo to nie jest tak, że to tragarz nosi, tylko handlarz. To handlarz musi nosić surowce na swój rynek. Więc my musimy pobudować, bo ja nie mam tu, nie? Ostatecznie tu trzeba zbudować magazyn bliżej. I magazyn i śpichlerz. Myślę. Nie? Dobry pomysł? Tu może wciśniemy. Buduj, śpichlerz i... Tylko, że magazyn jest negatywny. W co nie spojrzałem, czy śpichlerz też jest negatywny? A śpichlerz nie jest negatywny. Kurde. No dobra, no to śpichlerze... No tu śpichlerz nie jest daleko. Tu mają jeszcze daleko ostatecznie. Znaczy, jak budujemy gdzieś rynek, to trzeba tam śpichlerz dorzucić. Ostatnio coś słabo nam hajs idzie. Pewnie nic nie sprzedaje tam, gdzie akurat to ma iść. Davenport. Pam, 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 pam. Mogę wam sprzedawać... Narzędzie mogę wam sprzedać. Ogólnie to tak. Where we have narzędzia. We have narzędzia here. We sprzedajemy narzędzia. Powyżej 30. David Bull. Narzędzie mogę wam sprzedawać. No troszkę podniosłem na dziczki, na chleb. Na miody. Miody by się przydali, ale miód. Mam tu jakiegoś elikwenta? Nie. Brat plus, siostra plus. Dobra, to jeszcze musimy im postawić budynek, gdzie nie będą żyć. Czekajcie, zatrzymamy sobie. Nie za bardzo jest miejsce na to, nie? To już jest zbyt daleko. Zbyt daleko. To wam tu zbudujemy. A, bo tam 5 osób tylko się zmieści. Czy musi być do góry? Oni tak piętrowo będą żyć.
Twierdzę, że to jest ładne, ale to już musimy upychać tak naprawdę. No. Nie poradzę, nie poradzę. A, tu się zmieści, dobra. To żyć będą chodzili trochę dalej. Tutaj. I będą mieli drzewony, a może tą? W sumie? Ale od boku zrobimy, o. O, tak będziemy dzyndzolić. No, to 11 aż osób. No chyba, że im dorzucimy coś. Taki piękny krużganek. Ej, w sumie tu może być. O. No. No to całkiem, nie? Zabawne. Może być. Jestem za. Buduj to. Osadnik prosi o audiencję. Zaczynam śpiewać tutaj. Wiem, że nikt tego nie oczekuje. No ale nie poradzę. Dobra, bo my w sumie, ja bym chciał jeszcze piwsko. A, tutaj. A my mamy stragany? Gdzie to? Przepraszam, gdzie to? Co? My tu mamy jakieś stragany. Skąd te stragany? To tam w środku, w tej gospodzie? Czy o czymś nie wiem? Dobra, a co zrobić? Ja bym chciał... Gdzie oni tu znaczy nie piwsko, tylko to w ogrodzie? Bo ja bym chciał miodek. Czy to miodek to był osobny budynek? Jak to było z miodem? Czekaj ta. Tu? Kurde, troszkę spadło, ale może się utrzyma. A, i zapomniałem o tym, ale to jeszcze 19 dni, tylko ziół nam brakuje, bo ja zioła sprzedaję. Zapomniałem. To zioła, zioła. Zatrzymaj mi handel ziołami. Jejku, już tyle się tu się dzieje rzeczy, że zaczynam trochę się gubić w tym, co ja chciałem zrobić, a czego nie chciałem robić. Spichlerz wybudowano. To dobrze, tylko tu by... No to tak, to tu chcemy jagody, tu chcemy mięso, tu chcemy chlebki i chcemy rybki. Będzie git. Nie udało się? Kurde, dlaczego? Ale kupa. Ale kupa. No dobra, trudno się mówi. Bywa i tak w życiu, że się nie udaje. Dobra, co ja chciałem? Już zapomniałem, co ja chciałem. Tutaj gadałem coś tego, śmegę, że zrobimy. Zawsze można więcej tych... Tych fajnych fontann. Możemy wcisnąć. No to nam lekko rośnie do góry. Ale... Ale jesteśmy mocno na minusie tam niestety. Dobra, co ja chciałem? Miód. Właśnie, chciałem się ogarnąć. Co z miodem? Czy ja muszę go jeszcze odblokować? Chyba nie? Czy on będzie tutaj? A tu jest dopiero miód. Ale syf. Rustykalny krużganek, skarbiec. Mech. Musimy dojść do rankingu większego. Dobra. To będziemy nad tym się zastanawiali ostatecznie. A to ładnie wygląda, jak to się zaczyna budować, nie? I tu widać, że tam jeszcze coś robią. A właśnie, bo ja ten drugi młyn, nie, drugi młyn działa, okej. No brak dostępu do żywności. Jakie wy macie problemy życiowe? Ty nie masz dostępu do żywności, przyjacielu? Jakim cudem? I ty teraz idziesz właściwie. Mam wolne. A, i ty tutaj siedzisz. Nie, gdzie ty idziesz? Masz wolne, się opierniczesz. Gdzie ty idziesz? Znaczy, masz wolne, się opierniczesz. W sensie, a, bo on tutaj mieszka dopiero. On gdzieś tutaj był i on teraz tu przyszedł. No to tutaj powinno wszystko działać, jak należy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Osadnik prosi o audiencję. Zapraszamy. Dobra, więcej handlarzy tu będzie.
No troszkę to daleko, ja zdaję sobie sprawę. Właśnie jak tam, mamy już jeszcze jednego górnika tu potrzeba. 196 osób, no popularność troszeczkę rośnie, ale już dzisiaj to naprawdę problemy się zaczęły robić ostatecznie. I tu nam brakuje tych ziółek. Bo tu mamy, dobra, to na razie wywalę stąd. Ale nie, to ja stracę te zioła. To nie. To prędzej, wiecie co zrobię? Powiem na szlaku handlowym, o ile mogę kupować od kogoś zioła, mogę. Ale za szóstkę aż. Zioła chciałbym kupuj do osiągnięcia tam 55 niech będzie. Czy coś takiego, no bo wszystko inne jest. Ale to po prostu mnie tam zniszczyli. To się inaczej tego... I jak? No tu się pięknie świeci, tu tak 3 na 10. Tu się pięknie świeci. Tu się jeszcze będzie świeciło. No tu im zrobiłem, ale to tak strefa mieszkalna niski. A co wam się tu, że rynków pewnie nie ma, wam się nie podoba, nie? To ja wam zrobię jakie rynki. Rynek. Stoisko z jedzeniem dostaniecie. A w sumie tu możemy. Cyk. Cyk. Może bardziej tak. Cyk. Tu będzie stragan z artykułami. I na razie to tyle. Jedzenie jest czerwone. Artykuły są takie. I buduj to. Dobra. I tak to się będzie prezentowali. Brak dostępu do to... A wy kto? Proszę, kto to jest? Jacyś nowi goście przyszli. O mój Boże. O mój Boże. Ile tych gości tu mi będzie przychodziło? Ja nie mogę. Ale to nie są jacyś zadaniowi, tylko tacy zwykli. Ale to znaczy, że jak coś się będzie im nie podobało, to będzie wpływało na negatywnie na całą moją wiochę. Wojeny. Jaki syf. Pod tym względem to zaraz zamknę chyba. A, czyli to już śmiga, działa. A, my tu mamy jakąś głowę refektarza, kurde. Niby jest. No dawać mi te zioła, byczki, bo jest problem ogólnie. Gdzie w ogóle te zioła? Tylko tutaj mam, nie? 29, 30. Dawać mi te zioła. Naprawdę, potrzebuję tych ziół. Zostało mało czasu nam. A co wy się, kurczę, pierdzielacie, to ja nie wiem. No i ten sekretny podatek nam ledwo rośnie. A to dzisiaj to jest po prostu ciągła walka o... O, nowosadnik. Ciągła walka. Czekajcie, bo tak. Jakiś handlarz tu gdzieś chciał być. Kopalnia żelaza, górnik. Jeszcze miałem... O, właśnie, tragarz. Tu by się tragarz jeszcze przydał. Dobra. No dawać mi te zioła, bo my tak ledwo to robimy ostatecznie. No chlebki to się robią. Chleba to mamy pełno. I z chlebem to już żadnych problemów nie ma, zdecydowanie. Dobra, to już jest kwestia tylko i wyłącznie... Jagody mi spadły nagle z pupy. Dobra, są z powrotem. No nie, nie uda się tego zrobić. Kurde. Co za grube bulwy. Jeszcze 15, a kazałem kupować zioła. Panie byczku, jeden z drugim. Ja bym chciał kupić zioła, czy możecie? To zrobię. On idzie raczej. Poproszę zioła. Jak mi nie dasz ziół, to się zdenerwuje, nie? Tam nie, tu. Tu. O, ten idzie, dawaj zioła. Grubasie. Jak nie dasz... No i nie dał, dlaczego? Ja chcę zioła. Kup od nich, a nie, to nie jest od... To który, halo? O, ty. Ty, no co? No kup od nich, no chciałem zioła kupić. I mi nie sprzeda, dlaczego to tak działa? Nie rozumiem. No przecież zmieszczą się tutaj te zioła. Ja chciałbym zioła kupić. No i syf. I syf tak zwany. No przecież mam zaznaczone. Szlaki handlowe, nie, zasoby. Zioła.
Kupuj do osiągnięcia. Ja niby mam 71. Tak, mhm. No macie 4 dni, żeby 10 ziół nam tam jeszcze włożyć do magazynu. Bo bez tego to będzie tragedia. Ale już jesteśmy w połowie drogi, jeśli chodzi o zdobycie dobrobytu 500. Ktoś czuje, że to będzie szybciej zrobione niż 100 mieszczan. Rynek wybudowano. A, tutaj rynek wybudowano. Tak, no to fajnie, w końcu jest piękny rynek. I tu już wszyscy siedzą. Tak, 5 handlarzy mamy. O nie, i znowu jagody spadły. To jest jakaś tragedia. O, jagody do góry. Zioła nie rosną. Syf straszny. No tutaj mi powiedziało, że jak usunę sprzedaż ziół, to one się usuną. Ale jak mogę je transportować stąd? Że mam wymienić teraz na co innego? No też nie. To jak mam je przetransportować stąd? Kupa. Tak zwana. No, ja bym chętnie przetransportował gdzie indziej, ale jak mam to zrobić? Jak mam powiedzieć, że chciałbym się pozbyć tych ziół stąd? Coś tu jest oszukane. Coś tu jest oszukane. Ostatni dzień został. 4 ziół brakuje. Błagam, może się uda. Dobra, 2. Czekajcie, ludzie, zapraszam. Magazyn pełen? A, chleba. Dawaj, 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 kurde. Kurde, 2 zioła. 1 zioło. Nie, zniknęło. Zniknęło. O! Ale się zdenerwowałem teraz. A kiwam w cycory wszyscy wy tam oglądający to. Dziękuję i do widzenia.